Siema widzowie, witam was, kolejny odcinek Death in Bermuda. Możecie na samym początku zostawić lajka, my kontynuujemy sobie naszą przygodę. Plan jest dzisiaj prosty, złamać tą gierkę w pół. Myślę, że no za dużo nam tutaj tych kratek do odkrycia nie zostało i całkiem możliwe, że właściwie skończymy to w dzisiejszym odcinku. Zależy co nasze postacie będą robić i czy będą musiały być tutaj przypisane może do czegoś innego, no to w takim wypadku nie odkryjemy całej mapy, ale jeżeli będziemy mogli się tylko i wyłącznie skupić na tym, żeby tutaj odkrywać mapę jak największą ilością postaci, no to myślę, że już nam tutaj daleka podróż nie została. Poulepszajmy tutaj te wszystkie rzeczy standardowo te same klikanie co zawsze. No i to wszystko, w workshopie możemy jeszcze coś zrobić, prawda? Możemy ten zrobić namiot do leczenia, dragi możemy robić i bandaże. Natomiast wydaje mi się, że to jest kompletnie niepotrzebny syf. Mamy też jakieś, no właśnie, mamy też jakieś misje. Musimy znaleźć Atenę we wschodniej dżungli. Wydaje mi się, że to jest tak jest. Czyli wschód to będzie po prawej stronie. Czyli gdzieś tutaj będzie Atena. Na razie sobie zbierzmy może te owoce. Mamy w ogóle kogoś przypisanego, żeby tutaj owoce? Mamy laseczkę, żeby zbierał owoce. No i wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, że mogę tutaj klikać next, a niech oni sobie odpoczywają. Mam kilka ciekawych historii do opowiedzenia. I co, od poprzedniego odcinka chyba, wydaje mi się, naprawiłem te takie charakterystyczne dźwięki, jak klikałem w klawiaturę, to za bardzo było słychać mocno na tym, na mikrofonie, no bo mój mikrofon jest przypięty do biurka, a jak klikam, no to klikam w biurko, więc to było bardzo mocno słychać i te fale się rozchodziły. I mam wrażenie, że to naprawiłem, po prostu przesunąłem kabel i już go nie dotykam, bo za każdym razem, kiedy klikałem tutaj przycisk na klawiaturze, to faktycznie dotykałem ten kabel i mam wrażenie, że to on powodował takie nieprzyjemne dźwięki, mam wrażenie, do oglądania. No i chyba zostało tutaj to naprawione. Zobaczmy, co to w ogóle jest tutaj za wodospad czerwony i co to w ogóle nam da. Stealth? Nie. You drink a good deal of water, you feel strange sensation in your throat. A, jesteśmy chorzy. No, to już mi się podoba, zajebisty ty. To po co mi to jest potrzebne? The water flowing from this waterfall. Okej, czyli to nam jedyne co da to chorobę. To raczej nie chcemy pić. Dobra, weźmy Juriego, żeby on... A w sumie, po co Juri ma niby tutaj gaterować te tulsy? Weźcie, ludzi do eksploracji potrzebujemy, a nie. Ty, ja mam pomysł. Ona na eksplorację. On na gotowanie? Nie, tragiczny pomysł jednak. Chociaż ona jest chyba najlepsza od tego. Jeżeli chodzi o podróże, o exploration. Mogę sobie tutaj, zobaczymy, na stacji w sumie. Znaczy na skillsy. Exploration, nie wiem tylko gdzie to będzie. Food? Nie, Unity? Gdzie jest exploration? Ej, gdzie jest exploration? Tutaj będziemy, o jest, 93. Winters? A, i Jacob ma też spoko. No, ale Julia, Jacob niech akurat może jedzenie łowi, poluje na jedzenie. Jest to dobre. No to one trzy muszą za każdym razem tutaj, przeszukiwać mapę, to może uda się to jeszcze nawet w dzisiejszym odcinku skończyć. Chociaż pewnie mamy kilka questów do wykonania, ja nie wiem do końca jak te questy działają. Możemy sobie na nie użyć ten kryształ w sumie. Nie musi odpoczywać. Weź, użył kryształ i elegancko jest. Jeszcze ją wyleczymy. Pyk. A to obniża fatigue, okej. Okay. My chcemy obniżyć sickness. Czy nie? Nie, injury chyba. A, injury my chcemy, dobra. Ty, no i gituła. Możemy jej dać to. Binokularce doda eksplorację plus 5. No i w sumie wszystko chyba. Szkoda, że nie ma kto za bardzo gotować. Ja też mógłby Juri gotować, nie? Ale nie, bo... I szkoda, że tutaj nie ma napisane, ile ja mam aktualnie jedzeń, tylko muszę za każdym razem tutaj klikać w tą walizeczkę. Tu powinno gdzieś być napisane, ile mam aktualnie jedzeń, żebym nie musiał tego szukać. Tak jakaś mała ikonka by wystarczyła. Okej, okay, nowy poziom. Agility, jakieś owoce. Owoce też się przydadzą, ona niby tutaj siedzi i zbiera te owoce cały czas, ale... To się mega przydaje do tego,
że cała drużynka ma co pić, a jeżeli nie będziemy mieli co pić, to skończy nam się tutaj najważniejsza z rzeczy, czyli woda. Dobra. Poprawiają się wszystkim opinie, tak sobie zajebiście. No i co? Rozdajemy chyba jedzenie. Szkoda, że tutaj nie można zrobić lodówki, ale... Zgaduję, że byłoby to zbyt OP. I niestety te jedzenia, które my tu mamy, szybko się psują. Kurde, no bardzo szybko się psują, to trzeba w sumie jak najszybciej wysłać kogoś do tego. Do suszarni. Kiedy wysuszymy mięsko, ono się, mam wrażenie, nie psuje nigdy. Ciekawe, co do tego mogę się mylić. Może się gdzieś tam w końcu po jakimś czasie zepsuć, ale... Więc nie jestem pewny, czy na pewno się nie psuje, ale... Tak mi się wydaje, tak bym strzelał. Dobra, możemy iść tym ziomem. W co idziemy tym ziomem? Możemy iść fishing. A czy my chcemy fishing? No, chyba chcemy fishing. Tak, w razie coś by się tutaj wydarzyło niefajnego, to on będzie mógł łowić rybki. W razie, nie wiem, zepsułby nam się łuk. Tutaj naprawmy te fruit basket. W ogóle to do odpoczywania trzeba chyba naprawić, tak jest, bo to jest tragiczna kondycja tego. Alejandro, niech sobie odpocznie, tylko po co my te gathering toolsy robimy? Po co my zbieramy te wszystkie rzeczy? Jak ja już nie planuję tutaj wykonywać nowych akcji w sumie. No i jej dajemy oczywiście exploration. Bez sensu, ale z drugiej strony oni i tak nie mają co innego robić. Strach na wróble z słonecznikami. Możemy mu ukraść albo necklace, albo ciuchy. No to ukradnijmy mu może naszyjniczek. Joink. Tutaj wzięliśmy przepiękny złoty naszyjnik i ubraliśmy go. You feel the same smoothing feeling you got when you touching the fire crystal. Mamy takie samo uczucie jak te, które jak te, kiedy dotykamy kryształ, ten fire crystal. Czujemy się super dobrze i silni. Okej, okay. O, injury, hunger, construction. A to mogę w nieskończoność? Nie, mogę jeszcze zabrać ciuchy. No to joink. To joink. A w ogóle urin trzeba iść w stealtha. I to nam chyba zmniejszy depresję w całej drużynce, tak mi się wydaje. Albo da nam fabryk. Też może być. Dobra, go back. Niech oni przeszukują te wszystkie rzeczy, chyba że ktoś jest zmęczony. Zmęczona właściwie. Niech odpocznie. Chociaż dobra. Chodź Alice, słuchaj. Trzeba w końcu poużywać te wszystkie przedmioty, które my mamy. Weź to, pyk, wani herbatkę. Juice. I eksploruj rzeczy. Bob by mógł porozmawiać z kimś, bo ma depresję. Niech pogada z tym ziomem. Ten też niech pogada może. No i teraz rodzina. A, jeszcze mi umrze ten. Umrze nam ognisko, to możemy tutaj dodać różne rzeczy. Znaczy różne rzeczy, kurwa. No drewno się dodaje do ogniska. Zazwyczaj. Różne rzeczy. Piasek. Energizer. Fatigue increase slower. Spoko. Bardzo fajny perk, swoją drogą. A, i oni te perki, ja rozumiem teraz, oni te perki odkrywają w momencie, kiedy gadają sobie przy ognisku. To jest bardzo istotne, żeby oni przy tym ognisku gadali w sumie. No. Tak może na przyszłość, jakbyśmy jeszcze kiedyś spróbowali tutaj... to ograć tutaj tą giereczkę. Niech widzicie ta liana, ona ma największy knowledge. I coś jeszcze miałem powiedzieć, a, że... Odkrywam już dwie kratki i 70% kolejnej kratki na tego, na jedną rundę, tak, z petarda. Może się nawet spokojnie myślę, że się nawet uda trzy kratki odkrywać na jedną tutaj tego, na jedną rundę. Jak tak dalej pójdzie, będę tutaj wydawał te wszystkie punkty w eksplorację. Tak, w eksplorację.
Found nothing, nic nie znaleźliśmy przy tym drzewku. Bambusa oczywiście, chociaż wygląda trochę inaczej. Możemy tutaj pomedytować, co to mi da? Depresję mi ściągnie? Chyba w dół. Wychillujemy sobie. Czujemy się... zajebiście, tylko trochę głodni. No dobra. Medytację oddaję, widzowie. A, w ogóle Yuri jest injured. Czemu Yuri jest injured? A, bo ja go wysłałem ze 3 razy, żeby coś zrobił. No tak, i go pogryzły te... jakieś stworzenia. Ten niech łowi, niech Yuri tutaj tego. Ogarnia żarcie. No, ty rób to, co robisz. Chociaż nikomu to niepotrzebne, to... rób to, co robisz i tobie dajemy w eksplorację, żeby tutaj szybciej jeszcze przeszukiwać te wszystkie rzeczy. No i co? Next. Ile w ogóle on tego... 4 ususza jakby na jedną rundę. No to zdecydowanie więcej niż zbieramy. Pierwszy raz widzę, żeby Bob się chyba z tym dziadkiem dogadywał. Jakiś cud się stał. Chociaż może oni się już od kilku odcinków tego dogadują, ale jakby nie zwróciłem na to uwagi za bardzo. Nie wiem, czy się da w sumie więcej tych... więcej części wyspy, niż jej my przeszukiwać. Bo cały czas, mimo tego, że wydałem te punkty w przeszukiwanie, to nadal przeszukujemy 2 kratki i 70%. Nie wiem, czy to w sumie się da bardziej szybciej to zrobić. Dobra, no dajmy jedzenie, jakie tutaj mamy, pogotowane jeszcze. Ryby i mięso zostawiamy oczywiście, bo najlepiej by było to, żeby Yuri to ususzył, no i tyle. Neścik. No i musimy znaleźć tą Atenę i wykonamy misję i zobaczymy w sumie. Ciekawe, czy my stąd uciekniemy jakoś? Nie wiem, w sumie nigdy, mimo tylu lat giereczki i tyle razy w sumie widziałem tą grę i sam ją kupiłem i sam nią grałem, to nigdy jakoś nie doszukałem się końca. Yuri, Alejandro, w końcu jesteś potrzebny, trzeba zebrać kamienie, bo nie mamy. W końcu robota Alejandro po coś się przyda. 3 łódcy tutaj dostajemy, Giantic Seashield. No i Yuri, ty masz 85 stręża. Udało nam się otworzyć muszle. Jesteśmy Milliken Poulsen i Accent tego. Accent Knowledge. Dobra, on został też ranny chyba, tak? Czy nie? A, fatigue mu wzrosło. A to żaden problem, to on sobie może odpocząć. Najgorsze, żeby... najgorsze, jeżeli tutaj tym trzem laskom tutaj wzrośnie. Chcemy jak najszybciej tutaj przejść tą giereczkę. Ten niech sobie odpocznie, bo żarcia mamy w brud. No i w sumie komuś możemy dać tego, nie? Ten Ancient Knowledge, bo mamy tego mega dużo. To podnosi wszystkie skillsy, więc... czemu? O kurwa, rumu się napiłem, nie to miałem zrobić. Fyk. 2 razy. I mamy jeszcze jakieś tutaj fajne rzeczy. Minus 5 hunger. Nie. All stats minus 20. A to scavenging. Plus 5. Discussion plus 5, nie wiem. Też użyjemy na nią, czemu by nie. Sickness, injury, medicine. To medicine damy tej lasce oczywiście. A, jeszcze to jest... Czekaj, to daje plus 5 cooking, to na Yuriego. Dajmy tutaj plus 5 cooking. Jeszcze jest jedna rzecz, czyli to, scavenging. To możemy też Yuriemu dać. A on ma stówkę już, to nie chce. To chcemy dać to Alejandro. Alejandro, o, 98 będzie miał, no i git. Nie, super, i naścig. A, bo czemu Bob huntuje? Nie miałeś huntować. Miałeś ryby łowić. 4 kamlota wystarczy, żeby tylko naprawić cooking pota. I dogadułem się, odkrywałem, robię to, co mają robić. Ej, w ogóle mam wrażenie, że jest zimniej i w końcu się kamerka nie zacina, tak jak mówiłem na samym początku. Że tym cieplej, tym gorzej z kamerką. Co jej odpierdala. No, tym cieplej, tym wiesz. Ona jest mega przegrzana, jak jest ciepło. Teraz jest taka w porządku.
Narze, git, chyba naprawione. Po prostu jest za ciepło czasem. Dlatego się zacina. Ale też możliwe, że od kopów, które sprzedawałem, jak robiliśmy streamy, to zawsze, co przyszedł jakiś świeżak i napisał coś na czacie, to zawsze kopa sprzedawałem w kamerkę dla świeżaka. Żeby tutaj nie miał za łatwo, żeby się otrząsnął, bo to jest prawdziwe życie. Jakieś chrzciny robiliśmy dla widza. Widzowi. Dobra, tu mamy liany. Ech, nie wiem, jebać te liany. Tu mamy cute animal. To też walić, bo na razie to jest nam kompletnie niepotrzebne. Next. Próbujemy znaleźć przede wszystkim Atenę i dowiedzieć się, co tu się wydarzyło. Ja chcę fabułkę. Nie sądziłem, że w tej grze w ogóle fabuła jest interesująca. A tu proszę. Znaczy, ja nie mówię, że jest super interesująca, ale mnie jakoś mega ostatnio zaciekawiło, jak się okazało, że to bogowie są. Nigdy się nie zastanawiałem, o co tu chodzi w tej gierce. Juriemu niestety depresja skoczyła do góry. Jest to informacja zła. On nie siedzi tu i nie gada? No chyba... Chyba tu sobie z kimś pogawozyć. A on sam kurwa siedzi. To nie tak miało być. Ty miałeś z kimś gadać. Z Bobem może, z Bobem. Bob wygląda na takiego, co lubi se pogadać. Dobra, i ty idź polować. Tripping area trzeba naprawić. I od razu ten mid dryer też naprawię, bo później zapomnę. Next. A, jeszcze odkryliśmy nowe rzeczy. Dead on the throne. Martwy na tronie. Możemy przeszukać obok, przeszukać ciało i przeszukać toaletę. Przeszukajmy obok na razie. Scavenging, Yurim. Kurwa, ten Yuri ten i ten stealth jego. Jakim cudem on na 17% chyba trzeci raz pod rząd mu się udaje. Mega dużo rzeczy zebrał przez to, że ma tego scavenging na takim poziomie. No i teraz search the body, nie? Chyba. Injury, fighting, stealth. Wydaje mi się, że do tego zadania akurat Julia może. Ona ma stealth całkiem wysoki. Dobra. No i search the inside the toilet. No niech będzie Yuri. Nie udało mu się. Szczerze mówiąc, kurwa, jaki bydlak. Ciężko się dziwić, że mu się nie udało, jak on ma 17%. Painkillersy znaleźliśmy, fabrykę. Okej, to wszystko i depresja mu trochę wzrosła. I tutaj Fisherman Basket. No nie wierzę. Możemy sprawdzić, co jest w środku. Znowu Yuri jest potrzebny. No Fisherman, w sensie nie wierzę, bo to jakby... To, o kurwa, co to... Co to są za potwory, ty? No to jakieś... gówno jest to. Dlatego nie wierzę. O to mi chodziło, że nie wierzę, że... Nie, że ło, nie wierzę. Tylko, że nie wierzę, że taki cyf. Dobra, możemy komuś dać fishing komuś możemy dać, żeby mu wzrosło. Damy temu ziomkowi, oni się będą wymieniać. Tamten pójdzie w hunting, ten pójdzie w fishing. Sudoku, co zwiększa inteligencję. No to możemy tej lasce, chociaż już... Chociaż ona już ma wysoki ten poziom inteligencji. Stówkę ma w sumie. Może Alice inteligencję damy. Niech będzie. No i tutaj plus wszystkie tutaj statystyki. Discussion też możemy jej zwiększyć. No i tyle. Ktoś tu jest zmęczony? Kawusi? Chyba nie. Tutaj nie. No i oni niech sobie gadają, bo mają depresję. No dobra, nexik. Ty, no, one-shotujemy to, fest. Do końca, dzisiaj się uda. Gathering tools, this action gather be wasted. A, że nie ma co zbierać? Ty, to weź Alejandro może... do mid-dryera iść. W sumie ja nie wiem, po co ja zbieram te rzeczy. Idź tutaj, weź, coś ugotuj. No, i 3 dried meat, kituwa. Dobra, shift. O, cooking skill progress faster, elegancko. W sumie on się teraz tym będzie zajmować, więc... Więc kituwa, ona mega mało tych frutsów zbiera ostatnio. Mam wrażenie.
Dobra, tutaj wzrosła fatigue, także musi się tutaj kawusi się napić, cyk. Robimy wszystko, żeby oni jak najdłużej tu siedzieli i odkrywali nowe te rzeczy. Bamboo tree, możemy... A weźmy w ogóle... A nie, jak ostatnio przeszukiwaliśmy, to tam nic nie było. To weź bambus. Utnijmy drzewko bambusa. Naprawdę tak bambus wygląda? Bambus stick dostaliśmy. Ciekawa, co daje bambus stick? Nawet nie wiedziałem, że taki przedmiot istnieje. Bambus stick. Hard and flexible. Twarde i... giętkie. Ciekawe bardzo. Kiedyś już to słyszałem. A nie możemy tego użyć na żadną postać. Ale w sensie, bo myślałem, że może coś daje jakieś inne skinsy, tak? O to mi chodziło. Że jakby może jakby coś daje, że jest zdrowca albo coś takiego. Nieważne. Ściąga depresję w dół po prostu. Dobra, nieważne. Tego. Co dajemy w Boba? Nie, co dawać Boba. Boba. Strange construction? Crafting? Nie wiem, niech będzie tylko construction. Że tak nie stworzymy to. Niechaj będzie. Ty, no Yuri mi się nie chce wyleczyć z tego, z depresji. Kurza mnie to trochę, ty. Yuri, ty się otrzą... A wiecie co? My możemy Yuriemu chyba dać tego, nie? Czekoladki, bo ja mam w sumie teraz mega dużo tych czekoladek. No i wyleczony. No i przepis na depresję został znaleziony w gierce. Po prostu jest dużo czekolady. Myślę, że to najgorszy przepis na depresję. Jeszcze bardziej byś się czuł źle, że wpierdalasz czekoladę. Jeszcze gorzej by było. Jeszcze poziom cukru by tobie wzrósł w tego, w krwi. I potem jakby spadł, to byś czuł mega taki zjazd energiczny. Jeszcze byś... tragedia. Czekolada to nie jest dobre rozwiązanie. Embrace muscularity. Reject chocolate. Dobra, żarcie. No i surowe ryby, czy my im chcemy... A, w sumie im się nic nie dzieje, jak im daje te surowe ryby. No, coś takiego i naścig. Coś tam było na czerwono, ale nie zdążyłem zobaczyć co. Na pewno fire był na czerwono. Coś jeszcze było na czerwono, ale nie wiem, water tank? A, water tank, dobra, ale mamy... Mega dużo owoców. Kituwa. I niech Yuri może zamiast tutaj tym suszeniem mięsa zajmie się normalnym gotowaniem. Bo teraz nam będzie potrzebne trochę jedzonko. No i odkryliśmy nową miejscówę. Znowu to ta jak to się nazywa? Muchołap? Nie wiem jak się nazywa ta roślina. Kiedyś miałem tą roślinę. Sobie zajebiste było. No ono tak jak mucha wleciało. Strasznie dziwne to było. Jak ją dotkłeś delikatnie, to ona nagle tak... Naprawdę szybka była, nie? Że ona powoli, jak ją dotkłeś, to nagle... Nie wiem jak to działa, nie? No faktycznie samemu mogła złapać muchę, nie? Ale zazwyczaj pomagałem i tam wrzucałem te muchy. Co chyba generalnie nie było dobre, bo ostatecznie zdechła. Wydaje mi się, że przesadziłem właśnie. Nałapała za dużo much i nie była w stanie tego jakby przetworzyć, pozyskać z niej odpowiedniej ilości jedzonka. Ale chyba właśnie przez to, że jej bardzo pomagałem w łapaniu tych much. Myślę, że normalnie jakby sobie solo tam raz na jakiś czas łapała muchę. W sumie zajebiste, ty. Teraz sobie to uświadomiłem. Po co kupować te lepki na muchę, jak możesz taką roślinę sobie kupić? I ona ci normalnie będzie zjadała tego. Mała, fajna, ciekawa dla ludzi. W sumie jak ktoś przyjdzie, to o, co to za roślina? Ty, normalnie ona sama sobie muchy łapie. Ty, w sumie opę. Chyba sobie kupię taką. Tak, fajno w sumie. Dobra, weźmy tutaj tego. Obniżmy jej fatigue. I tej też obniżmy fatigue. Żeby mogły przeszukiwać dalsze zakątki wyspy. Nie wiem, co daje agility. W sumie, muszę zobaczyć, co daje agility. Nie sprawdziłem w ogóle w tej gierce. Nie wiem, co to w ogóle znaczy agility po polsku.
Tak w tłumaczeniu 1 do 1. O. Pokaż co daje agility. Tu pewnie będzie opisane to. Skillsy. Agility. A, że... fatiguing reason. A, że minusowe, minus daje nam mniejsze zmęczenie, kiedy harwestujemy, gotujemy i suszymy mięso. I based action, czyli daje nam też większą szansę na to, że będziemy robić coś efektywnie. O ile dobrze rozumiem, tak? Agility based actions? Tak, że jakby... Lepiej będziemy wykonywać wszystkie rzeczy, bardziej efektywnie. No dobra. Będę wiedział na przyszłość. Stare, martwe drzewo. Przeszukaj. Idzie Yuri. Już też do areny. Przeszukaliśmy arenę najbliższą temu drzewu. The more uneasy you feel. A, tym bliżej przychodzimy do drzewa, tym bardziej, nie wiem czy niepewnie nie pasuje to, zwłaszcza, że uneasy to, że po prostu coraz ciężej się czujemy, ale to nie wiem co dokładnie to oznacza. I also notice, oczywiście zauważyliśmy też różne kości na ziemi, przed drzewem i prawie zwymiotowaliśmy. Zdecydowaliśmy też się od tego drzewa oddalić. Ale wracamy tam. Trzeba zebrać drewno z tego drzewa. A zrobi to Yuri. Bo Yuri to szef. Czyli zbieraliśmy jakieś drewno z ziemi i zobaczyliśmy jakiegoś obrzydliwego robaka, który się wydobywał i zaczął się wspinać po naszej ręce. Zostawiłem wszystko i pobiegłem? Obrzydzony? No tak. Czyli chyba nie za bardzo da radę pozbierać tutaj drewno. Dobra, może kiedy indziej? I tutaj jest winogrono, które możemy zebrać. Coś jeszcze? Tutaj musimy wykonać. Tutaj jest ta laska zmęczona, także zbijmy jej fatigue. Co nie było tylko na pomarańczowym. No i zajebiście, i naścig. Crash meat meal. Miałem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz dzisiaj do opowiedzenia, to znaczy tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że YouTube mega zaczął mi promować wszystkie rzeczy do góry. To jest prawda akurat, nie wiem z jakiego powodu, ale jest to prawda, tak randomowo po prostu się to wydarzyło, mam wrażenie. To też słuchajcie, okazało się, że zaczął promować przede wszystkim serię z The Long Darka. Słuchajcie, problem jest taki, że to jest najgorsza seria, jaką ostatnio nagrałem, z tego względu, że pierwsza sprawa, znaczy gameplayowo i słownie i tak dalej, wydaje mi się bardzo fajna do oglądania, natomiast mikrofon w tej serii był przez pół odcinków zepsuty i było słychać trzaskanie. Nie? I to już ciężko się oglądało. Przez drugie pół odcinków nagrywałem nie w tej jakości co trzeba, albo mi się kamera zacinała. I kiedy już myślałem, że wszystko będzie dobrze, że naprawiłem mikrofon, że wszystko tego owego i że mogę wrzucać serię, słuchajcie, to okazało się, i dzisiaj to dopiero zauważyłem, okazało się, że 4 odcinki mi się kurwa źle zrenderowały. 4 odcinki mi się źle zrenderowały, chłopie. Najgorsze to jeszcze nie jest to. Bo to pies z tymi odcinkami, tam zazwyczaj chodzisz i tak dalej, chociaż starałem się dla widza wykonywać tylko te takie fajne i ciekawe misje i robić tylko i wyłącznie fajne i ciekawe rzeczy, to jakby kij z tym. Najgorsze jest to, że najważniejsza scena z gry ucięła się w momencie, kiedy miała się nie ucinać. I zrenderowała się tak, że nie jest pokazana ostatnia końcówka i najważniejsza scena z gry. Nie będę spoilerował, co to za scena, ale... Ja to oglądam i mówię, nie, tylko nie ten odcinek. Każdy odcinek mógł się zepsuć, tylko nie ten. Akurat ten się zepsuł i teraz jedyną opcją odzyskania tego wszystkiego jest...
No nie ma praktycznie opcji, niestety. Więc będzie się trzeba zastanowić, co dalej. Ewentualnie mógłbym to nagrać drugi raz, tą specyficzną scenę. Tylko nie wiem, czy są w ogóle save'y, jakby jak zainstaluję z powrotem giereczkę. Nie wiem, czy będą save'y z tamtego okresu. To jest jedna rzecz, którą mógłbym zrobić, ale najlepiej by było przywrócić te wszystkie nagrania na mój komputer po prostu z kosza, nie? Tylko też problem jest taki... O, w końcu chyba znaleźliśmy Atenę. Ale problem jest taki niestety, że... Ja tych nagrań codziennie mam po dwa, czyli jak to było tydzień temu, to przewinęło się tutaj 14 nagrań gameplay i 30 nagrań, które były mi potrzebne do montowania. Także szansa na to, że gdzieś to jeszcze na tym dysku jest zachowane, jest bardzo, ale to bardzo nikła. Możemy ją przeszukać, niech to będzie Julia. To jest historia, którą dla widza chciałem opowiedzieć. Także spokojnie, zawsze kiedy już nam wychodzi, coś się musi zepsuć. Całe życie. Nie może być za dobrze. Ale trzeba być pozytywnej myśli. No i co? I się nie poddawać, wiadomo. Dobra, wygląda na to, że jest zajęta. Robi rzeczy, które nie mają dla nas sensu. W tym momencie ujeżdża wielkie... Wielkie co? Big Branch? To jest chyba, że co? Jakiego badyla, nie? Jak konia. Biega w kółko i czasami się zacina na trochę. Żebyśmy zdobyli jej atencję, stanęliśmy prosto koło jej nosa. Co dostaje słońce, kiedy wszystko jest poświęcone? Sakret? Chyba tak. Papież albo władca. Co? Kurwa, no nie da się czytać, jak to jest tam. The Hanged Man. Dobra, bla, bla, bla. Słuchaj, potrzebuję z ciebie, żeby tego, uleczyć Zeusa. Sprawiedliwość jest w domu bogów. Dobra, nie wiem, pierdolą mi się. Nie mogę tego czytać, po prostu oczy dostaję zewa. 4-2? Co 4-2? Jakiś wielki... Nie, Hanged. Tak, Hanged Man? Hanged Man? Ty, to mi się kojarzy z takich filmów. Hanged Man. Ale nie wiem, co to innego może znaczyć. A może to znaczy? W każdym razie coś ma wielkiego. Mężczyzna? Coś tam. Proszę, mów do mnie sensem. Bla, 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 bla. Masz jakieś skrzypki dla mnie? Tutaj masz drzewo. Poczekaj, I saw another owl nice in this jungle. Dobra, no tu pierdoli jakieś głupoty. Znajdź drzewo śmierci w dżungli niedaleko i leczenie powinno zostać nagrodzone. Find the tree of death, meet the jungle. Musimy znaleźć drzewo śmierci. A to nie jest to drzewo z tym jabłkiem po prostu, które znaleźliśmy wcześniej? A poczekaj, wiem, które to jest drzewo śmierci. Nie, pamiętam, przecież znaleźliśmy to drzewo śmierci. To jest drzewo śmierci. Może teraz, jak to przeszukamy, to coś znajdziemy. Jest! Take the bug? O! Tu jest jakoś tego. Zobaczyliśmy jakąś małą, skórzaną torebkę, która wisi na drzewie. Możemy ją wziąć, weźmy ją. Tak szybko jak zaczęliśmy odchodzić od drzewa, ręka szkieletona
wyłoniła się z ziemi i próbowała złapać mi rękę, nogę. To nie może być prawda. Inteligencja. Zamknęłaś oczy i spróbowałaś się uspokoić. Czujesz, że masz rękę złapaną, nogę złapaną przez szkieletona, ale cały czas oddychasz głęboko. Po chwili już nie czułaś tego chwytu i otwarłaś oczy i droga jest czysta. Popatrzyłaś w torebkę i zobaczyłaś obrzydliwe robale. Bag of Worms. Dobra, znaleźliśmy Bag of Worms. Czyli znaleźliśmy robale. Możemy ją teraz te, możemy jej teraz te robale przekazać. You bring the ba- przynieśliśmy robale do Ateny. Tak szybko jak to zobaczyła, złapała moją rękę, złapała tą jakby to, tą, to co jej daliśmy i kryła się za tutaj szorami. I zaczęła odliczać dziecięcym głosem. W międzyczasie się śmiejąc histerycznie. Dała nam troszeczkę i powiedziała, żebyśmy poszli. Teraz jest zajęta. A, dała nam małą tego, dała nam małą małą potion. Potion smaczy jak, pachnie jak ta, ta potka pachnie jak ferytki i pączki. Stinky potion dostaliśmy. Dobra, i teraz możemy wrócić do Zeusa. Tak go chyba tego, tak go chyba odcucimy, tak? Talk. Injari, Injari. Dobra, weźmy kogoś, kto ma największą dyskusję. O, czekaj. The old dude nadal medytuje i nas ignoruje, ale kiedy daliśmy mu potkę i część pociekła po jego długiej brodzie. Ale efekt był natychmiastowy. Obudził się z medytacji i zaczął do nas rozmawiać. Cześć, cześć. Czy ty jesteś tym wybrańcem? Tak, tak mówią. Tak, tak, widzę, że jesteś. Więc słyszałeś o przepowiedni, Pewnie zastanawiasz się, o co w tym chodzi. I powiem ci wszystko przed naszym... naszym tutaj katastrofą. Nawet teraz mam wizję, zdjęcia, słowa, wszystko pochodzi z mojego, a wszystko idzie do mojej duszy prosto z nieba. Widziałem I foresaw, czyli przewidziałem właśnie ten disaster. Czyli przewidziałem tutaj katastrofę. Ale to nie wszystko, co słyszałem. Słyszałem, że pewnego dnia ktoś z zewnątrz przyjdzie. Riding a powerful yet hard iron eagle. I hear that the outsider... słyszałem, że... Ten ktoś, co przyjdzie, outsider, przyjdzie i wyczyści nasze grzechy, pokonując Heralda Diabła. I in doing so, we will be redeemed and back. I w zamian za to będziemy odkupieni i wrócimy. I dostaniemy z powrotem wszystkie nasze moce i wrócimy do naszej dawnej chwały. No kurde ty. Ty, to na końcu będzie walka z bossem w tej gierce? Daj mi Diablo tu i będę wtedy w stanie uciec z tej wyspy? Na pewno, na pewno. No bo najbardziej chyba, najmniej przekonujące, na pewno, na pewno. For sure, for sure. You can't even imagine the powers we had. Nawet sobie nie jesteś w stanie wyobrazić mocy, którą mieliśmy. Wtedy mogliśmy sięgać gwiazd.
podróżować mile i mile w ułamku sekundy, jeżeli wypełnisz przepowiednie, będziesz w stanie iść gdziekolwiek tobie się zażyczy i nawet i dalej. Aha, bo ja wyciszę angielskie, kurde. Tą drogą chciałem powiedzieć, że coraz mi lepiej idzie przetłumaczanie rzeczy z angielskiego na polski, co jest niesamowite. To proste, proste. The Fall Beast, The Herald, Bestia, Herald, Diabeł ukrywa się w bardzo ciemnym jaskini na południowej końcu wyspy. Walczyliśmy z nim wiele razy, ale nie wyszło to dobrze. Tylko ten, który został wybrany, może to zrobić. Na pewno. Idź do Aresa. On jest dowodzącym w trenowaniu wybranych, by mogli walczyć z bestią. Żyje niedaleko jaskini w wschodnim, na wschodniej tutaj plaży. Dobra, czyli musimy iść teraz, musimy znaleźć Aresa na wschodniej plaży. Ty, to gdzieś tutaj jest wschodnia plaża w sumie. Ale to może jeszcze dalej tutaj. Gdzieś tutaj jest Ares, trzeba go znaleźć. No dobra, zajmiemy się to w tym następnym, tym znajdowaniem Aresa w następnym odcinku. Myślę, że teraz co, klikniemy sobie Nexta. Dokończymy ten dzień, aż znajdzie noc. Niech wstanie tutaj nowy poranek, pamiętajcie. Co pamiętajcie? Po burzy zawsze jest słońce. No i zajebiście. I zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja bym jej te sickness jakoś naprawił, tylko... O, jestem w stanie. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy jestem w stanie, ale... Chyba jestem. Niestety te roślinki do kitu, jeżeli nie zrobiliśmy z nich dragów. Ale z drugiej strony, no, budować to wszystko teraz, ten cały namiot i tak dalej, to mi się nie chce. No i co, klikam Nexta. Może jeszcze coś ciekawego odkryjemy. Może tego Aresa odkryjemy. Ale nawet jeżeli odkryjemy, to raczej zobaczymy to w następnym odcinku. Ona niech sobie jeszcze trochę wypocznie. Jakąś rybę dostaliśmy. Tutaj mięso standardowo. To już nas nie interesuje, ale nie jestem w stanie tego skipnąć żadnym przyciskiem. Dobra, i jakieś tutaj też jedną krateczkę dżungli odkryliśmy. Dajmy im żarcie, które tutaj możemy im dać. Nie wiem, jakie w sumie mamy weku. Nie wiem, czy tam Yuri coś pogotował, czy nie? O, on ma depresję w sumie na bardzo wysokim poziomie. Czy bardzo wysoki, no 20%, jak na nas to po prostu. Jak na tą rozgrywkę to w miarę wysoki. Spokojnie widzowie, jak macie 20% depresji, to jeszcze nie jest najgorzej. Dobra, klikamy next, chciałem zobaczyć, czy tu będzie Ares. Czy odkryliśmy tam, gdzie jest Ares. Miejscowe. O! Nie, spooky dark corner. Możemy przeszukać. Dobra, przeszukamy to w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Brzuch mnie strasznie boli, więc ewakuacja. Możecie zostawić lajkę i wpaść na inne serie, czy mój drugi kanał. To taki content niegrowy, a bezpośrednio związany z różnymi historiami ciekawymi. Także możecie nam zajrzeć. Instagramek, Discord, wszystko w opisie. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.